Witek Smolarczyk, Jetfish Polska, witam serdecznie. Na World Carp Classic byłem po raz czwarty. Pierwszy raz byłem w 2007 roku na ostatnim Oriencie, bo to był ostatni World Carp Classic na Oriencie. Potem byłem dwa razy na Madin, na Bolsenie niestety nie miałem okazji być z takich czy innych względów. No kiedyś tam sobie powiedziałem po tych trzech razach, nie, już koniec, wystarczy tego, ale natura ludzka i charakter ludzki słaby jest, także po prostu no, dałem się skusić, tak. Lac de Madin, no co, jest wodą znaną, jest wodą, wydaje mi się, nawet dla tych, którzy nie byli tam jeszcze, jest łatwą do rozszyfrowania mimo wszystko, bo łowi tam bardzo dużo karpiarzy z całej Europy i moim zdaniem uzyskanie informacji o tej wodzie, co, gdzie, jak i kiedy, gdzie te karpie chodzą, gdzie mogą być, gdzie ich nie ma, jakiejś strefy powiedzmy bezrybne, może bezkarpiowe strefy, tak bym to nazwał, może kolokwialnie, są ogólnie znane, także widziałem po reakcji nawet tych teamów po losowaniu, które wylosowały jakiś tam numer, a wiedziałem, że nigdy nie byli na tej wodzie, nigdy nie byli na Madin, prawda, że wiedzieli, że mają szansę albo nie mają szansy, że może połowią albo w ogóle po prostu w czasy, no bo tak jest niestety. No, świadczy o tym to, że na prawie 100 teamów, chyba tylko z tego co pamiętam, to chyba tylko 20 teamów złowiło ryby, no ale to są zawody, cały czas chodzi tutaj o to losowanie. Główne, tak. A jeżeli nadarza się ta szansa, no to, że się ma dobre stanowisko, no to wtedy jest sztuką oczywiście wykorzystać tą szansę, prawda. Pojechaliśmy, oczywiście wiadomo, zawsze zaje fajna atmosfera przed zawodami, BV City, rozmowy do nocy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście rozmowy, tak jak wszyscy zresztą, jakie stanowisko chciałbym wylosować, jakie by było to. Wiadomo, że na to nie mamy wpływu żadnego, bo tak jak przypominam sobie przed latami jeszcze, można było jedno stanowisko odrzucić, tak, także wiadomo, zawsze można było sobie coś wyimaginować, to teraz, no, to już czysta fantazja, każdy chodził, jeździł, oglądał, to bym chciał, a tak naprawdę po jednym losie kończy się bajka i tak jak stale powtarzam wszystkim i zawsze, że te największe emocje kończą się po losowaniu. No i zdarzyło się tak, że przy rejestracji kolega Darek wyciągnął numer do losowania 96, co oznaczało, że w koszyku stanowisk zostanie tylko jedno stanowisko. Także naprawdę na ceremonię i na losowanie mogliśmy przyjść właściwie godzinę po rozpoczęciu, no bo nie mieliśmy żadnego wpływu. No i mimo tam, że przed tym losowaniem, bo Darek ciągnął tego losa, że tam dobrze zamieszałem, no to wyciągnął to jedno ostatnie stanowisko. Także no, okazało się, to jest wyspa, prawie że Cypel. Na mapce było pokazywane, że to jest Cypel. W rzeczywistości było to przesunięte gdzieś 100 metrów w głąb wyspy. Także mimo, że obraliśmy kierunek łowienia właśnie tak jakby z Cypla, to zanim się na ten Cypel, wydostaliśmy się na ten Cypel, no to już straciliśmy 80 do 100 metrów. No ale cóż, no. To jest losowanie. No. Za rok pojedziemy znowu i będziemy liczyć na dobre losowanie, na fajne miejsce. Byliśmy jako team Jetfish, ale jednocześnie bardzo, bardzo mocno wspierani przez fabrykę cukierków Michałków Siemianowice w bardzo dużym stopniu. Jeszcze raz dzięki, Darek, serdeczne. Również właściwie dzięki inicjatywie Darka, który zaproponował stworzenie jeszcze zgłoszenie teamu, zgłosiliśmy Team Polska, prawda? Trzy drużyny polskie zgłosiliśmy jako Team Polska. No i koledzy z jednego teamu połowili fajnie, mieli to szczęście, no i w sumie zajęliśmy jako Team Poland, zajęliśmy trzecie miejsce, co też bardzo mnie albo nas cieszy, bo jednak wśród 15 drużyn mieliśmy to szczęście, żeby zawitać tam na tym pudle i odebrać przynajmniej te upominki, te plakietki, czy zwał jak chciał, tak? I zabraliśmy oczywiście kulki Jetfisha, duże 24, ale zasięgałem języka wcześniej, szczególnie u kolegów, moich czeskich kolegów, testerów czeskich, którzy bardzo dużo czasu tam spędzają i
ostrzegali mnie przed bardzo dużą populacją sumów, czyli mówili wszelkie jakieś tam kulki typu jakieś tam kraby, nie kraby, wszystko co śmierdzące. Mówi, no to lubi ściągnąć parę sumów w łowisko, mówi, no i wtedy jest po łowieniu. Także tutaj przełamaliśmy smak jakiegoś tam squida, jakimś skopeksem, czy samego skopeksa zabraliśmy. No ale cóż, no nie udało się, no jednego suma albo sumika złapaliśmy, no i na tym się bajka skończyła. No. Mieliśmy taką przygodę, jak zwykle to znowu na mnie trafiło. To chyba było z wtorku na środę. Zaczął padać tak mocny deszcz i zaczął wiać tak mocny wiatr, który mnie obudził. To krótko przed drugą w nocy spojrzałem na komórkę i tak sobie pomyślałem, kurczę, żeby tylko teraz nie było brania. Przewróciłem się na drugi bok, jedzie. Ale już te branie takie mi już takie, to już takie nie było typowo karpiowe, no ale cóż, ubrałem się, wołam szybko trzeciego naszego kolegę, bo w trójkę żeśmy byli, Marka wołam, mówię, płyniemy. No oczywiście płyniemy. Nie miałem w ogóle kontaktu z tą rybą, ale wypłynęliśmy tam za ten sypę, powyrywaliśmy tam z tych roślin tą plecionkę. No i coś tam widzę, coś tam jest na końcu. No niestety, na 100-kilowy taki wąsiaty, pamiętam jeszcze, taki biały był, prawie że biały, nie wiem, taki dziwny kolor. Fala niesamowita, deszcz zacinający w twarz właściwie. Mieliśmy się na jednym pontonie, a mieliśmy problem, żeby się porozumieć. Fale dość duże, dobrze, że nie takie agresywne, tylko takie bardziej takie okrągłe, że tak powiem. No i co, podebraliśmy tego suma. No i mówię, słuchaj, zaraz go tutaj odhaczę w tym podbieraku, płyniemy z powrotem, ale ten wiatr był taki mocny, ten deszcz poobracało nas i w sumie, jak tego suma żeśmy wypuścili, Marek się mnie pyta, ty, w którą stronę płyniemy? No i zaczął się problem. Ja mówię, no chyba tam. Mówi, nie, no tam nie, bo tam jest port, to chyba tam, to tam. A Madin, wiadomo, składa się z tych zatoczek, tych półwyspów. Do tego jeszcze tam świecące markery, tam świecące markery, tam świecące markery. Mówię, kurczę, mówię, odpalaj tą echosondę twoją, nie? Odpalił tą echosondę, ale co? Mocny deszcz, niski pułap chmur. Zanim się ten GPS zalogował, to znowu nas gdzieś zniosło. Wreszcie jak się zalogował, on mówi, jest dobrze, mówi, 2-4 kilometry do celu, nie? Kurczę, no jakoś żeśmy zmoczeni, zmęczeni, zdenerwowani. Teraz to człowiek się z tego śmieje, prawda? Ale no, nie było nam wesoło, bo tak jak żeśmy przed drugą wypłynęli, to chyba gdzieś za 15:15 zawitaliśmy na nasze stanowisko i to już na wiosłach, bo i akumulator się wykończył, bo praktycznie cały czas piątym biegiem trzeba było płynąć na tych falach i tak dalej. Także no teraz się śmiejemy. No na tej wodzie nie było to wesołe, no ale cóż, no należy to do naszego rzemiosła, że się tak wyrażę. No i dobrze się wszystko dobrze skończyło. Czy warto wystartować w WCC? Ja myślę, że warto, bo mimo wszelkich jakichś tam, powiedzmy, stron negatywnych albo jakichś tam rozmów, temu się nie podoba temu się podoba to, mnie się też dużo rzeczy nie podoba, dużo rzeczy podoba. Mimo wszystko ta atmosfera już samych przygotowań do WCC, zbierania tych informacji, tych rozmów już pół roku wcześniej o tych zawodach, prawda, no już potem samej podróży, już samego przybycia na te BVCTA, rozłożymy się tu, no i powiedzmy tych, że tak powiem, tych gadek, tak, do późnej nocy, tak jak już mówiłem, o tych stanowiskach, o wodach, co, gdzie, kiedy łowił, kto na co, tego chowania tych kulek, żeby ktoś nie widział, na jakie kulki łowię i tak dalej, tak, cośmy przygotowali. No jest to mimo wszystko fajna atmosfera, idzie poznać również dużo ludzi z innych krajów, niekoniecznie trzeba znać włoski, hiszpański, czy jakiś inny język. Tam zawsze jakoś człowiek się dogada. Także generalnie atmosfera bardzo fajna i no warto przynajmniej raz pojechać i potem sobie samemu powiedzieć, czy podoba mi się to, czy nie podoba, czy tęsknię za tą atmosferą, czy nie tęsknię za tą atmosferą. Wydaje mi się, to potem każdy musi sam rozstrzygnąć. Ale ten jeden raz polecałbym każdemu, który może. No i przede wszystkim, no, nie ukrywajmy tutaj niebagatelna rzecz, którego też na to stać, prawda?
prawda. Do zobaczenia na Rybomanii, a potem dalej na World Car Classic na Muszowie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.